No nie, tam, naprzeciwko po tym. Jak jest linia środkowa. Dwa koła oddajemy, jedziemy z krzyżni. Lewym bokiem. Ci zawodnicy, którzy trenują, to już jest ta kadra kompletna? No właściwie można powiedzieć, że w większości tak. Tu mamy jeszcze na obserwacji jednego zawodnika, to Roberta Kłosa. I to będzie jeszcze chyba ewentualnie jakaś niewiadoma na najbliższe dni. Natomiast innych zmian już raczej nie przewidujemy, jeśli już to ewentualnie jeszcze transfer Michała Zielińskiego po podsumowaniu okresu przygotowawczego trenera. Uzasadniał, że będzie mu trudno się znaleźć w zespole i chyba trzeba będzie poszukać mu innego klubu. Czyli w tym tygodniu przed rozpoczęciem ligi sprawa Michała powinna się wyjaśnić? Tak byśmy chcieli, natomiast no, żeby się wyjaśniła, musimy znaleźć klub. Nie wiem, czy to będzie klub ekstraklasowy, czy pierwszoligowy. Jestem po rozmowie z Michałem i jest o tym poinformowany, natomiast no, musimy znaleźć jakiś klub docelowy i dopiero wtedy będzie można powiedzieć, że to się odbędzie. Na razie szukamy takiego klubu. Jak wygląda sprawa z Robertem Kłosem? On jest wolnym zawodnikiem, czy...? Robert Kłos jest wolnym zawodnikiem. Z racji tego, że szukamy prawego obrońcy, a te nasze dotychczasowe próby no, nie skończyły się tak, jakbyśmy chcieli. To znaczy, nie porozumieliśmy się z Pawłem co do możliwości kontraktowych. No to poszukujemy dalej. To jest taki zawodnik, który może nie jest zbyt znany, ale jego doświadczenia ekstraklasowe są dość duże, bo rozegrał w sumie 117 meczów w ekstraklasie w kilku klubach. Nie jest może bardzo, mówię, znanym zawodnikiem, ale sprawdzimy, do kilka dni pobędzie u nas, trener mu się przyjrzy i wtedy podejmiemy decyzję.